Siostry i bracia, szczęść Boże! Pozdrawiam Was serdecznie w to święto apostołów Jakuba i Filipa. 6 maja, ich święto dzisiaj obchodzimy. Jakub, syn Alfeusza, prawdopodobnie był krewnym Jezusa. Nie znamy bliżej jego życiorysu. Wiemy tylko, że jest autorem listu świętego Jakuba, który wszedł w skład kanonu Nowego Testamentu. Filip z kolei był uczniem Jana Chrzciciela razem z Janem, Andrzejem. Oni pochodzili z Betsajdy i najpierw byli u Jana Chrzciciela, a potem zostali powołani przez Chrystusa do grona 12. I ten Filip, bardzo ciekawa postać, tu i ówdzie gdzieś tam się przejawia w Ewangelii, ale najsłynniejszy epizod z Filipem ma miejsce podczas ostatniej wieczerzy, kiedy w pewnym momencie Filip zwraca się do Jezusa z taką wielką prośbą: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Niezwykle piękna prośba, no bo to jest właściwie chyba największe pragnienie człowieka, widzieć Boga. Pokaż nam Ojca. I Filip z taką prośbą zwraca się do Jezusa. Jezus odpowiada: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Co to znaczy? To znaczy, że patrząc na Jezusa widzimy Ojca. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, że człowiek patrzy na coś i doznaje jakiegoś zachwytu. Ja sobie przypominam taki kiedyś mój epizod w życiu podczas wystawy w Muzeum Narodowym. Przechodząc od obrazu do obrazu, trafiłem na taki niewielki obraz Jacka Malczewskiego. I człowiek doznał zachwytu. Nie mogłem się oderwać od tego obrazu. Te inne obrazy jakby przestały istnieć. One tam gdzieś były w tle. Człowiek stracił poczucie czasu i tylko patrzył i patrzył. Myślę, że coś podobnego jest z oglądaniem Boga. No bo oczywiście Bóg jest nieskończenie piękniejszy od najlepszych arcydzieł malarskich. I teraz, kiedy człowiek patrzy na doskonałą miłość, na doskonałe piękno, zostaje jakby porwany, czas przestaje istnieć, to jest ta wieczność i właściwie tylko chciałby być wobec tego doskonałego piękna, miłości. I właśnie kimś takim jest Bóg. Jak to powiedział pięknie święty Ireneusz, chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. Tak, to jest nasze prawdziwe życie, oglądanie Boga. Ale ponieważ my tutaj na ziemi nie możemy oglądać Boga i pozostać przy życiu, jak to mówi Pismo Święte, więc Bóg sam stał się oglądalny w Jezusie Chrystusie. Przyjął ludzkie ciało, zamieszkał wśród nas i dlatego dzisiaj Jezus mówi do Filipa: kto widzi mnie, widzi i Ojca. I dla nas to jest niezwykle ważna nauka. To znaczy mamy wpatrywać się w Chrystusa, czytać Ewangelię, poznawać Chrystusa. Bardzo dobrze by było, gdybyśmy czytali też jakieś znakomite opracowania o Jezusie, chociażby książki Jezus z Nazaretu, Józefa Ratzingera, Benedykta XVI, czy też o tym samym tytule Romana Brandstettera lub też fantastyczną książkę Dzieje Chrystusa Daniel Robsa. Jeżeli człowiek czyta, to poznaje Jezusa, to ten Jezus staje się no, takim lustrem Ojca. Człowiek poznaje charakter Boga, zachwyca się tym Bogiem i tu na ziemi mamy dostęp do Ojca przez człowieczeństwo Chrystusa. Korzystajmy z tego. Życzę Wam cudownego dnia pod opieką Filipa i Jakuba. Szczęść Boże!